Moi drodzy, tak, właśnie dzisiaj jest ten dzień. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jakie to jest niesamowite uczucie po ponad 6 tygodniach, grubo ponad 6 tygodniach wyjść w ogóle na rower po wypadku. W ogóle tak już mnie generalnie kurciło i tak powiem wprost, że jeszcze nie do końca jest tak na 100% z moim zdrowiem ok, ale przejechałem sobie delikatnie. No i powiem szczerze, tutaj jeszcze po operacji czuję, że mnie delikatnie skóra ciągnie i generalnie czuję, że lewą ręką mam dużo słabszą po tej operacji, aczkolwiek jestem mega zadowolony, że w końcu mogę w ogóle wyjść na rower, chociaż troszeczkę, bez jakiegoś grubego treningu ani nic, po prostu się przejechać, także gęba sama się cieszy. No zobaczcie, jak to wygląda, no zobaczcie. Dzisiaj jest w ogóle też dodatkowo taki testowy dzień, bo pierwszy raz w ogóle w życiu założyłem sobie czujnik tętna oraz dodatkowo w rowerze zamontowałem sobie czujnik kadencji. Z racji tego, że i tak dzisiaj nie planowałem żadnego jakiegoś mocnego treningu, po prostu chciałem się przejechać na rowerze, bo już generalnie gdzieś to tak mi to nie dawało spokoju, że musiałem w ogóle jeszcze, powinienem 2 tygodnie posiedzieć w domu, aczkolwiek nie mogłem się powstrzymać. Oprócz jazdy testowej też dzisiaj mam dużo nowych, ciekawych rzeczy, tak jak na przykład sobie chciałem sprawdzić, jak ta owika od Pro będzie się sprawować. Dodatkowo mam tą super cienką koszulkę z Raso, którą dostałem na Crash Replacement. Nowy kask, który też jest z Crash Replacement. Dodatkowo ciach, nowe laczki z Pearl Izumi. Także no w ogóle dzisiejszy dzień jest cudowny, bo nie dość, że pogoda dopisuje, dużo nowych rzeczy. W ogóle pierwszy raz na rowerze od takiego długiego czasu, no generalnie morda sama się cieszy. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest dość ciekawa i którą chciałem sobie dzisiaj przetestować, bo pierwszy raz ubrałem sobie spodenki z 4F, które kupiła mi żona, bo były w promocji za 150 zł. No i ciekaw jestem w ogóle, jak one się będą miały w stosunku jakość cena. Zobaczymy, dam wam znać po jeździe. No dobra, moi drodzy, ale najwyższy czas troszeczkę podsumować to, co się dzisiaj w ogóle działo. Generalnie na początek to, co chciałbym powiedzieć o tej owice, bo nazwę tej owiki będziecie mogli sobie zobaczyć tutaj na dole. Powiem szczerze, ja ją kupiłem ze względu na kolor, bo generalnie mega mi się podoba taki, no taki petrol właśnie, taki kameleon, który no fajnie się zgrywa, bo mam tutaj niebieskie elementy w rowerze i wydaje mi się, że fajnie pasuje. No i generalnie jak zakładałem tą owikę, to powiem wprost, że trochę się obawiałem, bo myślałem, że będzie taka kiepska i że będą się ręce ślizgać i ku mojemu zaskoczeniu, delikatnie jak przyjechałem na rowerze i dłonie zrobiły się lekko wilgotne, no to ta owika jest po prostu mega. Naprawdę pierwsze wrażenie nie było takie kurde super, natomiast no teraz po pierwszej przejażdżce mogę powiedzieć, że fajnie się klei, natomiast no na pewno jak pojeżdżę trochę więcej, będę w stanie dużo lepiej i dużo obiektywniej ocenić ten produkt. Kolejna rzecz, no to bipsy 4F, no generalnie powiem wprost, no za te pieniądze, no to no co tu dużo mówić, no generalnie nawet Decathlon może mieć generalnie produkty, które będą po prostu gorsze, no bo cena 150 zł za bipsy z wkładką żelową, no to jest coś, no naprawdę byłoby genialnie, żeby tak było. Oczywiście to nie jest ich, że tak powiem, bazowa cena. Na 4F była wyprzedaż i to była dość spora promocja na te bipsy. Natomiast na pewno dam wam znać, jak one się sprawdzą po prostu po dłuższym użytkowaniu, no bo dzisiaj ubrałem je pierwszy raz, w ogóle pierwszy raz jestem na rowerze w ogóle po operacji, bo prawda jest taka, że po tym szlifie, który miałem, złamałem obojczyk i okazało się, że niefortunnie złamałem go z przemieszczeniem, gdzie musiałem mieć operację. No i generalnie musieli mi to złożyć tak, że wsadzili mi tu blachę i dlatego też, no teraz jak jadę, trochę mnie to ciągnie. Jeszcze czuję lekki dyskomfort, aczkolwiek w ogóle banal jest tak, bo w ogóle mogłem wyjść na rower. To jest coś w ogóle niesamowitego i o Jezu, no generalnie tak mi tego brakowało, że Matko Święta. Dodatkowo fajnie, bo ten czujnik kadencji działa. Generalnie sprawdziłem, fajnie, bo teraz już mogę sobie faktycznie próbować kręcić z taką kadencją, z jaką powinienem jeździć, a nie, że tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, bo teraz jak po prostu tą kadencję tendencję mi pokazuje, no to fajnie będzie można się skupić na tym. Dodatkowo czujnik tętna też sobie sprawdziłem, no dzisiaj wiadomo, no nie był to taki trening, jaki powinien być dzisiaj, to była tylko taka po prostu przejażdżka, natomiast chciałem sprawdzić, czy to wszystko działa i tak dalej, więc wszystko działa, także fajnie, będę mógł sobie teraz wyznaczyć maksymalne tętno i na podstawie tego będę chciał sobie zrobić po prostu strefy. Jeszcze będę musiał dokładnie poczytać o tym, jak to zrobić, ale no jestem na dobrej drodze, bo wszystko tutaj działa. Co więcej mogę powiedzieć? Generalnie jestem tak strasznie podjarany, bo nie dość, że pogoda dopisała i powiem szczerze, no czuję się zdecydowanie lepiej niż myślałem, że będę się czuł, bo wychodząc na rower, powiem wprost, no tak troszeczkę byłem niepewny, czy to jest aby na pewno dobry pomysł. No dzisiaj przejechałem całe kurde 20 km, także no dystans to jest taki, że matko święta, pewnie większość z was jakby wyszła na rower, to by sobie pomyślała, że po 20 km się dobrze nie rozgrzała, natomiast dla mnie to była taka rundka testowa, bo chciałem zobaczyć w ogóle jak to wygląda. No mam nadzieję, że teraz pomalutku będę się rozjeżdżał, bo to jest coś, czego mi po prostu brakowało, dlatego też z tym bananem na ustach powiem wam, że jeżeli tego typu content rowerowy się wam podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę albo łapki w dół. Każda ocena jest dla mnie na wagę złota, bo to daje mi feedback i dzięki temu wiem, jakie treści mogę dla was tworzyć takie, żeby po prostu były ciekawe. Jeżeli moje opowiadanie i mój content się wam podoba, zachęcam też do zostania na dłużej, klikając ten czerwony guziczek subskrybuj, a na chwilę obecną ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia już w następnym odcinku. Pozdro!